Przekładnie zębate umożliwiają wprawianie w ruch różnych mechanizmów. Był to niezwykle ważny wynalazek w dziejach ludzkości. Nie wiem, czy wiesz, ale projektowanie zaawansowanych układów przekładni byłoby niemożliwe bez znajomości ułamków. Spójrz na takie działanie. 2 i 1 druga podzielić przez 1 i 1 trzecia. Mamy tutaj dzielenie dwóch liczb mieszanych. Jak to obliczyć? Potrafimy dzielić już ułamki zwykłe, a liczby mieszane przecież możemy na takie zamieniać. No to zróbmy to. 2 razy 2 to 4, a 4 dodać 1 to 5. 2 i 1 druga to inaczej 5 drugich. Zapiszę tę liczbą w tym miejscu. Przepisuję również znak dzielenia. Teraz zamienimy tę liczbę mieszaną na ułamek zwykły. 3 razy 1 to 3, a 3 dodać 1 to 4. 1 i 1 trzecia to 4 trzecie. Ułamek 5 drugich dzielimy więc przez 4 trzecie. Mamy tutaj dzielenie dwóch ułamków zwykłych. Aby podzielić dwa ułamki zwykłe, należy przepisać pierwszy ułamek i pomnożyć go przez odwrotność drugiego ułamka. Otrzymujemy 5 drugich razy 3 czwarte. Zastanówmy się, czy da się uprościć to mnożenie. Nie skrócimy liczby 2 i 3 ani 5 i 4. Tego mnożenia nie da się uprościć. Mnożymy zatem liczniki. 5 razy 3 to 15. Teraz mianowniki. 2 razy 4 to 8. Otrzymaliśmy 15 ósmych. Licznik tego ułamka jest większy niż mianownik. Ten ułamek da się zamienić na liczbę mieszaną. 15 ósmych to inaczej 1 cała i 7 ósmych. Aby podzielić dwie liczby mieszane, należy zamienić je najpierw na ułamki zwykłe. Takie dzielenie potrafisz już wykonywać. Mam teraz zadanie dla Ciebie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć, ile to jest 2 i 3 czwarte podzielić przez 1 i 1 druga. Najpierw zamieniamy obie liczby mieszane na ułamki zwykłe. 2 i 3 czwarte to 11 czwartych. 1 i 1 druga to 3 drugie. Dzielimy więc 11 czwartych przez 3 drugie. Zapiszę to dzielenie w tym miejscu. Teraz pomnożymy ten ułamek przez odwrotność tego ułamka, czyli przez 2 trzecie. Otrzymamy 11 czwartych razy 2 trzecie. Upraszczamy sobie to mnożenie. 2 podzielić przez 2 to 1, a 4 podzielić przez 2 to 2. Otrzymujemy 11 drugich razy 1 trzecia. Mnożę liczniki. 11 razy 1 to 11. 2 razy 3 to 6. Otrzymaliśmy 11 szóstych. Licznik jest większy niż mianownik. Zamieniamy na liczbę mieszaną. 11 szóstych to inaczej 1 i 5 szóstych. 2 i 3 czwarte podzielić przez 1 i 1 druga to 1 i 5 szóstych. Ostatni przykład dla Ciebie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć, ile to jest 101 czwarta podzielić przez 50 i 1 czwarta. Najpierw obie liczby mieszane zamieniamy na ułamki zwykłe. 100 i 1 czwarta to inaczej 401 czwartych. 50 i 1 czwarta to inaczej 201 czwartych. Dzielimy więc 401 czwartych przez 201 czwartych. Zapiszę to działanie w tym miejscu. Teraz ten ułamek pomnożymy przez odwrotność tego ułamka, czyli przez 4/201. Zapiszę to działanie tutaj. Przepisuję 401 czwartych. I mnożę ten ułamek przez 4201. Tych liczb nie skrócimy, ale za to czwórki możemy skrócić. Otrzymujemy 401 pierwszych razy 1,201. Mnożymy liczniki. 401 razy 1 to 401. 1 razy 201 to 201. Otrzymujemy 401 401,201. Mamy tutaj ułamek niewłaściwy i zapisujemy go jako liczbę umieszaną. 401, 201 to 1 cała i 201. Aby podzielić liczby mieszane, zamień je na ułamki niewłaściwe. Następnie dzielenie zastąp mnożeniem przez odwrotność drugiego ułamka. Przed pomnożeniem ułamków sprawdź, czy możesz je skrócić. Wynik mnożenia zapisz w postaci ułamka nieskracalnego lub liczby mieszanej. Z tego działu dowiesz się, jak mnożyć i dzielić ułamki zwykłe i liczby mieszane. Wszystkie działy znajdziesz na stronie internetowej pistacja TV.